naprawdę z niesamowitą siłą maszyna ruszyła. To jest już maszyna z 1922 roku, ale można ją zaliczyć jeszcze do wieku cary. Ona tak się nazywa wiek XIX. Odwraca ten pas kamski stylny, tak? Który jest połączony z motorem. Tak, i tam napędza wszystkie mechanizmy motorami. Jeden z panów, jak Państwo widzicie, podaje knopki do zboża z dostępu na maszynę. Jedna osoba musi rozwiązać ten snopek i podać następnej osobie, która już wkłada zboże do wypuszczenia do węgla wypuszczonego. Obok dwóch panów odbiera samą już słomę, natomiast ziarno wypada do worków, które są od strony lokomobili. Jeszcze lokomobile się dzielą na przejezdne, samojezdne, tak, przewożone? Tak, dzielą się na stałe, półstałe, no, przeciągane. Ta, która, jak Państwo widzicie, to jest lokomobila przeciągana. No i były też lokomobile samobieżne. I z tych lokomobil samobieżnych wywodzą się współczesne ciągniki, jak i też samochody. A kiedy takie lokomobile przestały być używane w Polsce? Największa świetność z tych maszyn to z lata od mniej więcej lat 40. XIX wieku do końca lat 80. XIX wieku. Dlatego, że w 1862 roku został skonstruowany pierwszy silnik spalinowy. No i niestety maszyny parowe, czyli lokomobile, zaczęły odchodzić do lamusa, ponieważ, jak wcześniej mówiłem, są to maszyny duże gabarytowe, czyli był kłopot z przeciągnięciem tej maszyny tym transportem na ampole chociażby. Natomiast silnik spalinowy jest to no, jedna setna, powiedzmy nawet, czy jedna dziesiąta tej maszyny wagowo. I taki silnik można było łatwo przetransportować, nawet rzucić na wóz, zawieźć sobie na pole, tam go odpalić i przeprowadzić wrzucenie zboża takiego. W Polsce produkowały to chyba te zakłady Cegielskiego, tak? Poznania. Tak, między innymi zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. One się nie zmieniają. Też jest jedna osoba do obsługi lokomobili, ponieważ nie można niejako samopas zostawić tej maszyny, ponieważ mogą być jakieś nagłe zmiany ciśnienia w kotle, także musi być osoba dozorująca.